Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej randomerce. Dzisiaj przyszedł czas na dwuwymiarową grę platformową o bardzo oryginalnej, powiedziałabym wręcz egzotycznej nazwie Shu. Słuchajcie, od serii Ori and the Blind Forest minęło już troszeczkę czasu, a że miałam ochotę na coś podobnego, klimatycznie podobnego, to szukając na Steamie natrafiłam na zupełnie nową platformówkę, a nową, ponieważ premierę miała w październiku tego roku. I muszę Wam powiedzieć, że zbiera naprawdę dobre recenzje, poza tym wygląda rewelacyjnie, przynajmniej dla mojego oka, poza takimi bajkowymi, wyglądającymi jakby były ręcznie malowane krajobrazami, zachwyciła mnie muzyka, myślę, że Was również zachwyci. Jeszcze tak wstępem chciałam Wam powiedzieć kilka słów, o czym właściwie jest to gra. Głównym bohaterem jest tytułowy Shu, który jest małym ptakiem, słuchajcie, możecie małego Shu zobaczyć na ekranie, ma na sobie takie przesłodkie poncho. No i w krainie zaczynają dziać się straszne rzeczy, a do wioski, w której mieszka mały Shu, zbliża się apokaliptyczna burza, która niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Za momencik pokażę Wam intro, które fajnie wprowadza w fabułę i przybliży Wam właśnie całą tą historię i dlaczego mały Shu musi uciekać, by dotrzeć do pewnej wieży, aby ocalić swoją krainę. To co, może bez przeciągania od razu przejdźmy do intra. Wioska jest tak śmiesznie usytuowana na skalę. Wygląda słodko. Są i mieszkańcy. Nie wszyscy wyglądają jak ptaki. Jest i Shu ze swoim dziadusiem. Przepowiada mu zbliżającą się zagładę. To jest taki wioskowy panoramix albo Gandalf. Każe Shu dotrzeć do wieży. Pytanie, czy zdąży na czas? Wygląda strasznie. Dziadzia ma tę moc. O nie. Biedny dziadzia. Tak, Shu uratował się tylko dlatego, że wpadł do rzeki. Dziadzia rozkazał mu uciekać, pomóc mieszkańcom. Sam próbował jeszcze dać czas wnuczkowi i zahamować tę burzę, zło czy czarną magię. Niestety mu się to nie udało i ocalenie wioski, całej krainy spoczywa teraz na barkach małego Shu. A my sobie zaczniemy pierwszą lokację z pierwszej krainy. Spójrzcie, czyż ona nie jest piękna? Jest cudna! Ja się zakochałam. Zbieramy takie motylki. Mamy na starcie 5 żyć. I za każdym razem, kiedy docieramy do checkpointa, to jest właśnie taka... nie wiem, jak to nazwać. Taki stojak? Taka rzeźba z 5 dzwoneczkami, a te dzwoneczki symbolizują właśnie 5 żyć Shu. Fajne jest też to, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to jest duże ułatwienie, że za każdym razem, kiedy docieramy do kolejnego checkpointa, a one są rozstawione bardzo często, to odzyskujemy wszystkie 5 żyć. I to są właśnie znajdźki, takie kolorowe pisklaczki. Na jedną lokację przypada ich 6.
No i to jest właśnie ten checkpoint z 5 dzwoneczkami. One pojawiają się naprawdę często. To bardzo ułatwia grę. Naprawdę. Widzę na dole kolejnego piskleczka. Ja miałam okazję, tak jak wspominałam przez moment, pograć małym Shu, by móc wam coś o niej powiedzieć, by nie wyjść na totalną jemiołę. I z takich ważniejszych rzeczy, co warto wiedzieć, to to, że nasz główny bohater posiada tylko kilka takich zupełnie zwyczajnych umiejętności. Jak możecie zobaczyć, on potrafi biegać, skakać i szybować. No ale to nie są... To nie jest wszystko, bo w momencie, kiedy Shu napotka mieszkańca, któremu musi pomóc opuścić daną lokację, no to automatycznie ma użytek ze zdolności tego uratowanego mieszkańca. Jest to jedna właśnie dodatkowa umiejętność, która przypada na jednego mieszkańca. I może to być jakiś podwójny skok, latanie, spowalnianie czasu, rozwalanie jakichś przedmiotów, no i tak dalej. Maksymalnie możemy zabrać jednocześnie 2 mieszkańców na 1 krainę. Fajnie się wtedy tak łapią za rączki, wygląda to przesłodko. Za jakiś czas będziecie mogli to zobaczyć, bo planuję dzisiaj przejść 1 całą krainę. Super są te podmuchy wiatru. Dają niezłego powera. Ale dziwne, że jako ptak... O, właśnie! To takie podświetlające się... Ta podświetlająca się tabliczka to jest kolejna znajdźka i na każdą krainę, tak jak mówiłam, przypadają 3 lokacje. A w tych 3 lokacjach możemy zdobyć 3 takie puzzle? To są takie puzzle, które tworzą później taki obrazek. Jest i kolejny piskleczek! One są złotkie! Ja w ogóle sobie wyobrażam, że to nie są znajdźki, tylko tak jakby kolejni mieszkańcy i zależy mi na tym, żeby zabrać wszystkie te pisklaki. Wiecie, rodzice dali dyla, bo do krainy zbliża się zło i pozostawili pisklaki na pastwę losu, ale bez obaw. Shu zaradzi, uratuje wszystkie pisklaki. No i to jest właśnie ta tabliczka, a raczej puzzle z jakimś dziwnym narysowanym symbolem. Fajne są te bawoły! Jeszcze takie kokardki mają. To chyba są bawoły. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, czy warto zbierać wszystkie motylki, czy nie. Ale chyba spróbuję zebrać jak najwięcej się da. No i tak jak mówiłam, na jedną planszę czy lokację przypada 2 mieszkańców, którym trzeba pomóc, a że tych krain jest w sumie 5, no to można łatwo sobie policzyć, że ogólnie możemy uratować 10 mieszkańców. A ponieważ mamy 5 krain, a każda kraina składa się z 3 poziomów, no to łącznie mamy 15 poziomów do przejścia w całej grze. Jest i pisklak! 4 z 6. Istnieje też taka opcja time trial. Po przejściu danej lokacji możecie do niej powrócić i pojawia się wtedy taka klapsydra z boku i możecie sami na czas pobić swój ostatni wynik. Istnieją właśnie dostępne sieciowe rankingi, więc myślę, że nawet jeżeli ktoś przejdzie całą grę, to warto jest wrócić, by pobić i uzyskać jak najlepszy wynik w tym światowym rankingu i zmierzyć się z graczami z całego świata. To jest naprawdę fajne. Te trampoliny też mnie rozwalają. Co to ma być? To jest jakiś grzyb? Wygląda jak, nie wiem, jakiś grzyb. Ta gra jest piękna i ta muzyka jest taka kująca. Aż mam ochotę się zamknąć, żeby dać wam się w nią wsłuchać. Jest tu coś? Nie.
Ja tak w ogóle na początku, jeszcze zanim cokolwiek przeczytałam o tej grze, to ja myślałam, że gram dziewczynką, bo mnie zmyliło to poncho. Myślałam, że Shu to dziewczynka. O, pisklaka bym przegapiła. Schował się po drugiej stronie. Ja przeszłam jedną całą krainę i kawałek drugiej. Druga kraina to kraina leśna i jest zdecydowanie trudniejsza od tej. Nawet pisklaki są dużo bardziej... są poukrywane naprawdę w takich miejscach, że trzeba się wysilić, by na nie natrafić. O, właśnie, tu był pisklak, tak myślałam. No i są wszystkie! Jupi! Coś mi się udało. A pierwszego mieszkańca zobaczymy chyba dopiero w drugiej lokacji, w drugim levelu. O nie, to tu. Te koło! Ja miałam chyba z 20 podejść, żeby to przejść. Czekaj! Czekaj, uciekaj, 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 uciekaj! No! Nie zdążę, chyba nie zdążę. Siedzi mi na ogonie! Czekaj! Jej! Jej! O, tu trzeba przystanąć. W ogóle strasznie dużo czasu zajęło mi przejście... O, i mamy koniec lokacji. Zajęło mi dużo czasu przejście właśnie tej końcówki z tym kołem, bo tam była ta blokada i ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić, bo za każdym razem to koło mnie zgniatało, a to trzeba było się po prostu na chwilę skryć w tym miejscu. Zabrakło mi tylko dwóch motylków i byłby max. No nieźle. No i mamy kawałek też tej układanki. Najbardziej to się cieszę, że mamy wszystkie pisklaki. No i czas na drugą lokację. I to tutaj właśnie powinniśmy natknąć się na pierwszą dwójkę mieszkańców. Co mi się podoba, to to, że każdy z tych mieszkańców jest zupełnie inny. I oni są przeważnie tak ucharakteryzowani, by powiedzieć nam, a raczej podpowiedzieć nam, jaką mają umiejętność. Zresztą sami się przekonacie. Jeszcze trochę i pojawi się pierwszy mieszkaniec. Ta gra mnie zachwyciła, nawet nie przypuszczałam, że aż tak bardzo. Ona jest dosyć prosta, ale jest tak wciągająca. Gdyby ktoś był zainteresowany, to na Steamie można ją dostać za niecałe 10 euro. Gdy odpaliłam po raz pierwszy grę, to myślałam, że trzeba coś zrobić z tą wędką. Taka ze mnie jemioła. Wszystko muszę sprawdzić. No bo wydawało mi się, że można podejść do tej wędki, coś wcisnąć i będę mogła później wyciągnąć na żyłce dodatkowego motylka albo jakąś znajdźkę. Ale nic z tego. O, jest ptasior. Pierwszy w tej lokalizacji. Mam nadzieję, że to, jak tłumaczę, jest dla was dosyć zrozumiałe. Jest tu coś? Nie? Dobra. Staram się wytłumaczyć najwięcej, jak się da, żebyście mieli chociaż takie ogólne pojęcie, o co chodzi w tej grze. Pisklek! No są takie śliczne, kolorowe. Czuję się jak mamusia, która zbiera pisklaki. Checkpoint! O nie, i te kolce, kaktusy, nie wiem co to jest, ale nie radzę się do nich zbliżać. Można się nadziać. Dobrze, że te pisklaki są już wyklute, że to nie są same jajka, bo biedny Shu musiałby je wysiadywać. A dla chłopaka byłaby to pewnie ujma. O, jest i pierwszy mieszkaniec, Yoro! Spójrzcie, jak oni się trzymają za ręce! I przez to właśnie Shu uzyskuje jego umiejętność. A
jego umiejętność polega na tym, że właśnie przebijamy się przez takie różne bariery. I nawet w wózeczku ma jakieś dwa pisklaki. Jaki kochany, dobry z niego tatuś. Ratuje swoje maleństwa. Te dźwięki, które wydaje przy rozwalaniu. Jak zapaśnik. Nie wygląda mi na ptaka. Fajne są te podmuchy wiatru. Bardzo mi ułatwiają całą sprawę. Niby jestem ptakiem, a... nie bardzo potrafi latać. Raczej tak szybuje tylko na niewielką odległość tyle. No dalej, Joro. Dalej, dalej. O, i będę mogła dzięki niemu się bardziej odbić od tych grzybków. Coś słyszę. Coś słyszę. Ciekawe, co to było. Lecimy! Uwaga na kolce! Zmieścisz się? Bo ty jesteś duży. Zmieścił się. Podoba mi się też ten element tutaj skakania na te koła. Jest tu coś? No. Szukam plisklaka! Jest tu jakiś pisklak? Hello? O, jest pisklak. Pisklak, Boże, nie potrafię się wysłowić. A nie, dobra, tędy idziemy dalej. Bo mamy checkpointa. Ja chcę swojego pisklaka najpierw. Mamy połowę. Biedny dziadzia Gandalf, tak mi go szkoda. Poświęcił się. Poświęcił się dla Shu i całej wioski. Przez moment zwątpiłam i zapomniałam, w którą stronę powinnam iść. Wow. Ale bym się nadziała. Ha! Ale ty jesteś siłacz. Strasznie nie lubię tych właśnie wystających, pływających. Te boje są dosyć takie zdradliwe. Kilka razy się utopiłam przez te boje. O-o. O-o, uwaga, uwaga. Wrócić się po te motylki? Chyba się wrócę. Jej, udało się! Nawet się nie nadziałam. O, uwaga! I gdzieś tutaj zaraz powinna pojawić się kolejna postać ciekawa, której musimy pomóc. Jej! Lati! Jaki dźwięk wydaje. O, jest ptasior. Spójrzcie, jak się ukrył. Brakuje już nam tylko jednego ptasiora. No i teraz cała trójka trzyma się za rączki. Kto fajnie wygląda, czyż nie? Chociaż Lati nie wygląda mi na ptaka, tylko na niebieską pszczółkę. Królową pszczół. I właśnie dzięki Lati możemy otwierać i zamykać kwiaty. I ten dźwięk. O? Boże. Co ja tworzę? Kompromituję się. To nie jest takie proste. To może wyglądać, że to takie banalnie proste, ale wcale tak nie jest. Bo trzeba jednocześnie skakać i wciskać przycisk, by ona otwierała w danym momencie i zamykała te kwiaty. O nie! Uda mi się? Jest! Aż mi się gorąco zrobiło. O nie, zaczynają się schody! Oh no, oh no! Aj! Kurde, właśnie o tym mówiłam. To nie jest takie proste. Jej!
ale tworzymy normalnie grupę. O! Jej! Po raz kolejny jej! Pisklak! Na dole! Dawać mi pisklaka, już ostatni. O! Mój ty siłaczu. Leti naprawdę nie wygląda mi na ptaka. To jest niebieska pszczółka. Zwłaszcza, że ma umiejętność, dzięki której otwieramy i zamykamy kwiaty. No i koniec lokacji numer 2. Teraz czeka nas trzecia, ostatnia lokacja. I moment, którego się boję. Bo będzie coś strasznego. Ale nie chcę spoilerować. I tak przekonacie się sami, o czym mówię. No, cisza przed burzą. Idealna nazwa dla tej lokacji. Będzie dosłownie cisza przed burzą. Fajnie wyglądamy, trzymając się tak za rączki. O nie, i te boje. Pisklak! Pisklak, przegapiłabym ciebie. Muszę uratować je wszystkie. Jestem w końcu ptasią mamusią. Jest naprawdę sporo zabawy przy tej grze. Jeżeli mieliście okazję zagrać w Ori and the Blind Forest, czy nawet widzieliście u mnie, to polecam wam show. Ma swój urok. I co teraz? Trzymajcie się mnie! Nie zginiecie, chyba. Tam na górze chyba był pisklak, tylko zaraz. Chyba tędy muszę się dostać na górę i przeskoczyć, raczej pofrunąć na drugą mańkę. Uwaga na kolce! Jej! Drugi pisklocek. Zielony. Tam coś było? Zaraz. Tak, tam była śmierć. Co mnie podkusiło? Mam sklerozę, tam nic nie było! Była śmierć. Ale muszę wrócić po pisklaka, bo cały postęp, czyli motylki, pisklaki, czy nawet ta część układanki, one się nie zapisze, dopóki nie dojdziecie do kolejnego checkpointa. I ja się tak nacięłam kilka razy, że byłam pewna, że raz zabrałam ze sobą, to już powinnam to mieć. Nie! Zginęłam, nie dotarłam do kolejnego checkpointa i straciłam. Straciłam pisklaka! Zostawiłam go za sobą w tyle. Więc warto o tym pamiętać, by wrócić się właśnie po jakieś znajdki. Okej, słyszę, że w pobliżu czeka na nas kolejny kawałek układanki. Jest tu jakiś pisklak? Nope. Jest i układanka. Fajnie, fajnie. Nie jestem pewna, czy mam wszystkie trzy. Chyba nie. Bo udało mi się znaleźć z pierwszej lokacji i teraz z tej. Albo mam sklerozę. Tak postępującą, że nawet nie pamiętam, że w drugiej lokacji znalazłam układankę. Wow, wow! Spoko, spoko, loko. No, głupi głaz mi zasłania, kurde, cały ekran! Co to ma być? Chcą mnie tutaj sabotować. Żebym wtopiła! Ja i bez tego i tak wtopię. Pisklak! No tak, wiedziałam, że coś tu będzie. Teraz, na prawo. Czy wrócić, bo na górze coś było.
Trochę się boję. Nie, w topie chyba. A na górze chyba nie było nic wyjątkowego. Nie, idę dalej. Nie ryzykuję, bo w topie. Pisklak! Pisklak, poczekaj. Pisklak, muszę do ciebie jakoś doskoczyć. No, przedostatni. No i za moment zbliżymy się do tego momentu, którego tak bardzo nie lubię. Którego się boję. Będę lamić. I pomoc moich przyjaciół mi nie pomoże? Uwaga na kolce! A raczej kaktusy, cokolwiek to jest. O nie, Lati, ratuj. Ratuj! Lati kojarzy mi się z kawą. Od razu mam na myśli latte. Chodzi mi po głowie pyszne latte. Wypiłoby się, oj wypiło. O nie. O nie, słyszycie ten dźwięk? Fuck, co ja zrobiłam? Co to miało być? No nie, zbliżamy się! Trzymajcie za mnie kciuki. Biegnij! Wiejemy! Wiejemy! No, daleko sobie uciekłam. Szybko! Nie! Jest straszne! To coś, co zjadło mojego dziadka! Chce teraz zeżreć mnie! No! No, 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 no! Skacz, 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 odbij się! Nie zdążyłam! Stresuję się, a przez to popełniam jeszcze więcej błędów. Skacz, odbij się! Po raz kolejny. Ze mnie jemioła! Biggest jemioła ever. No, 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 nie ten przycisk, nie ten przycisk. Przepraszam. Wybaczcie. Stresuję się. Tylko dwa życia. Muszę dotrzeć do checkpointa. Bo kiedy stracę... No, teraz mogę zginąć. Bo gdybym straciła wszystkie życia, to wtedy musimy powtarzać całą trzecią lokację. Szybciej! 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 Checkpoint! Ale dobrze, że był ten checkpoint. Wow, wow, wow! Utknęłam! Jakim cudem? Kurde. Trzy życia. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. No rozwal to! Oh, dlaczego mi się mylą przyciski w takim momencie? Szybko, 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 szybko. Tam był pisklak! Tam był pisklak! Już pal licho z pisklakiem. Później sobie po niego jakoś wrócę. Udało nam się! To jest nasz safe zone. Lati jak mu fajnie macha. Pa, pa. Jest i transport dla naszych przyjaciół. Zostaną przeniesieni do jakiegoś bezpiecznego miejsca. Nam się udało uratować pierwszą dwójkę mieszkańców. A przed nami jeszcze ósemka. O, i jest ten dziwnie wyglądający bawuł. Który pomoże nam... Zaraz, który to był przycisk? Rozwalić te... przeszkodę. Spójrz, jaką zasuwa. Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, ale wydaje mi się, że ekran troszeczkę za szybko się przesuwa. Dostaję oczopląsu. Zwłaszcza teraz, kiedy jestem taka szybka. Dosiadając. Ujeżdżając bawoła. Jest jakaś farma tych zwierząt. Ale teraz można już odetchnąć, bo najgorsze mamy za sobą. Teraz tylko kwestia dotarcia do finiszu. Bu, nie znalazłam, raczej nie zdobyłam ostatniego pisklaka. Zostawiłam go na pastwę losu. Nie popisałam się jako mamusia. Poświęciłam swoje dziecko.
Fajna jest zabawa z tym ujeżdżaniem. No troszeczkę za szybko, jak dla mnie, przesuwa się ekran. Chociaż może w sumie to kwestia przyzwyczajenia. Dawno nie grałam w żadną platformówkę i dlatego mam chyba takie odczucia. Wow, wow. Dawać mi motylki, bo mam ich niewiele. Wow. Byłby szaszłyk. Bawolo drobiowy. Wołowo drobiowy. Nie mogę tam jakoś doskoczyć? Jej! Jej! Dalej, bawole! Szkoda, że nie masz kokardki. Ten z kokardką bardziej mi się podobał. No i koniec! Koniec tej lokacji. Trzecia, ostatnia lokacja. Właśnie, nie wiem, co to jest za cień. Może Shu tak szybko zasuwał, że nawet cień nie mógł nadążyć za nim. O, nie mam ostatniego pisklaka. Szkoda. Szkoda. No i od razu odblokowała nam się kolejna lokacja. Ta w lesie. Chciałam jeszcze tylko coś zobaczyć. Zastanawiam się, czy pokazać wam tę kolejną lokację, chociaż kawałek, czy nie. A w prawym górnym rogu możecie zobaczyć kawałek tej wieży, do której musimy dotrzeć. Jest na razie za chmurami. To jest właśnie ta leśna lokacja. No! Nie mam trzeciej układanki! Bu! Wtopa. O. Mówiłam, że jestem jemioła. Pokażę wam jeszcze tylko na koniec. Właśnie, tak wygląda leśna kraina. Ja, moje kochani, już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ta randomerka wam się podobała. Jeżeli zobaczę w komentarzach, że naprawdę jesteście ciekawi kolejnych lokacji, to być może powrócę do tej gry. Ja już wam dziękuję. Do usłyszonka następnym razem. Pa, pa!